Odrzucenie i porzucenie są czymś, co towarzyszy nam w życiu. Każdy z nas tego doświadczył, bo czy to wygłosiliśmy jakąś opinię i zostaliśmy taką głuchą ciszę, i czuliśmy się skrępowani i zawstydzeni. Czy to powiedzieliśmy żart, który kompletnie był nieśmieszny, tylko zignorowany i spojrzano na nas z góry, a czy to podchodzimy do okienka kupić bilety i pani mówi, przerwa, zamknięte. To jest rodzaj odrzucenia i każdy z nas boi się tego odrzucenia. Niektórzy jednak z nas bardzo mocno go, je przeżywają. A i nawet jak nie powiedzą i nie wmówią, nawet sami nie są świadomi, jak bardzo to przeżywają, ale w momencie, kiedy ta, tego rodzaju sytuacja zmienia nasz stan emocjonalny, na długo. To to już wskazuje na fakt, że ten problem jest poważniejszy. Trauma związana z porzuceniem um, jest dosyć powszechna. Um, porzucenie następuje wówczas, kiedy stworzyliśmy pewną emocjonalną więź z rodzicami czy z opiekunami, um, i ta więź jest w pewien sposób niezdrowa, dlatego że zbudowaliśmy więź z kimś, kto nas non-stop porzuca, kto nie jest dla nas dostępne emocjonalnie, kto się przed nami zamyka, kto raz jest otwarty, raz jest zamknięty, kto nie widzi naszego sukcesu i nie widzi naszych zasług, kogoś, kto obiecuje różne rzeczy, a tych obietnic nie dotrzymuje, lub daje wymówki, lub oszukuje, zamiata pod dywan, udaje, że tego nigdy nie było. A kiedy na przykład byliśmy wyśmiewani z naszych osiągnięć i pasji, z którymi chcieliśmy się podzielić z rodzicami, to też jest rodzaj porzucenia. Porzucani jesteśmy, kiedy nie są zaspokojone nasze potrzeby biologiczne albo emocjonalne, czyli na przykład chcemy docenienia, uwagi, wsparcia, i tak naprawdę jesteśmy niewidziani, odrzucani, pozostawiani sami sobie. A porzuceniem mogło być moment, kiedy byliśmy zmuszani do pewnych odpowiedzialności, na które byliśmy jeszcze zbyt mali. Jako dzieci, i wtedy nasze potrzeby były zastępowane innymi, jakimiś zaspokojeniem potrzeb rodziców. Porzucenie wiąże się z wysokim poziomem zaniedbania. I teraz osoba, która e, ma lęk przed porzuceniem, głęboko zakorzeniony, tak jak ja miałem w swoim życiu, e, i do tej pory jakieś tam resztki tego lęku przed porzuceniem mam i muszę go kontrolować, a i to nie jest wcale takie proste, bo wtedy zaczynamy. Trudno nam o zbudowanie stabilności, wtedy trudno jest o zbudowanie stabilnych związków. Osoby, które mają głęboko zakorzeniony lęk przed porzuceniem, mogą się bać wchodzić w związki albo bać otwierać emocjonalnie w relacjach i związkach, mogą więc em, y, prowadzić różnego rodzaju gry i taktyki, żeby to oni zostali porzuceni albo sami porzucać innych ludzi. Związki są po prostu niestabilne i niestałe, albo ich w ogóle nie ma. A lęk przed porzuceniem może prowadzić do bardzo dużego lęku przed porażką, nieumiejętnością zbudowania jakiejkolwiek stabilności, dlatego że powstaje w nas głębokie przekonanie. Że nie jesteśmy w stanie nic osiągnąć, że nasze potrzeby nie zostaną zaspokojone, a więc nie ma sensu niczego budować, i trudno nam jest zbudować jakąkolwiek strukturę, jakąkolwiek przewidywalność, trudno nam jest zbudować karierę. E, osoby, które doznały lęku przed porzuceniem, mają tendencję do zdradzania i porzucania samych siebie. Mogą kompletnie nie żyć swoimi własnymi wartościami. I problem jest tym większy, że wielu osób sobie z tego lęku nie zdaje sprawy, a on jest cały czas. On jest cały czas i on cały czas kreuje rzeczywistość. On jest magicznym składnikiem kreacji rzeczywistości i nie jest to fajny składnik, um, bo prowadzi do trudnych doświadczeń i prowadzi do albo toksycznych związków, albo bardzo współzależnych związków, albo do izolacji i samotności. Jest wiele różnych dróg, które ludzie obierają. I ja te różne drogi uporządkowuję w wykładzie. A więc zapraszam Cię na wykład, w którym mówię o tym, jak pracować z lękiem przed porzucaniem. Jest tam dużo pytań, które zadaję osobie, która tego doświadczyła, czyli Tobie, lub jeśli Ty pracujesz z klientami, to myślę, że ten wykład będzie dla Ciebie wartościowy. Ten wykład składa się z trzech części i łącznie trwa trzy godziny. Rozumiem, że to dużo czasu, ale tam jest naprawdę dużo wartościowej treści. Możesz obejrzeć sobie kawałkami. Um, co jakiś czas, a i też pracować z tym, czyli tam jest sporo pytań do odpowiedzenia sobie. Lęk przed porzuceniem e, wiąże się z e, z wieloma innymi lękami pochodnymi, które nam towarzyszą. Więc jeśli masz tendencję do tego, że nagle pojawia się w tobie, możesz tego nie zauważać, bo żyjesz normalnie i to jest bardzo mocno zintegrowane w twojej rzeczywistości, ale kiedy jest w tobie dużo adrenaliny, dużo niepokoju nie, 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 i, i tak często doświadczasz właśnie lęków, um, masz problemy właśnie z takim otwieraniem się na ludzi i tworzeniem związków, albo wchodzisz bardzo szybko w jakieś relacje, które się szybko kończą um, i jest taki rodzaj niestabilności u ciebie, to bardzo możliwe, że masz do czynienia właśnie z lękiem przed porzuceniem i nawet jeśli to nie jest trauma, to przynajmniej głęboko zakorzeniony lęk. Jeśli e, pamiętasz z e, okresu dzieciństwa, że na przykład e, ciężko ci było się rozstać z rodzicami, kiedy byłeś zostawiany w szkole czy w przedszkolu, e, albo że była pewna niestabilność, pewien chaos, albo obiecywano ci właśnie różne rzeczy, których nie dotrzymywano obietnic, albo byłeś bardzo mocno krytykowany wtedy, kiedy potrzebowałeś, żeby ktoś cię przytulił i zrozumiał i poczuł. A to niestety, dopóki nie zajrzysz w te rzeczy i w te miejsca i w te rany i nie zobaczysz, jak one rzutują na Twoją rzeczywistość, jak powtarzasz te same schematy, tak? Bo na przykład ktoś skrytykuje Twoje zachowanie, a w tobie się pojawia bardzo głęboki lęk, <laughs> albo uraza, albo złość. Albo jakiś ekstremalnie intensywny wstyd, czyli taka poczucie toksycznej nienawiści do samego siebie, tej chęci zniknięcia. I te emocje są bardzo mocne i bardzo intensywne w tobie. To bardzo możliwe, że na przykład jest to związane z lękiem przed porzuceniem, bo dla takiej osoby krytyka mojego zachowania jest równoznaczna z tym, że ta osoba mnie na przykład niedługo porzuci i zostawi. Yy, więc zapraszam cię do tego wykładu. I teraz po tym wstępie pokażę Ci par fragmentów tego wykładu, żebyś wiedział, z czym to jest. Jeśli interesujesz się astrologiem, to to też Tobie bardzo pomoże w rozumieniu horoskopu i tego, jak go interpretować, dlatego że tutaj będę mówić o pozycji urana we wszystkich domach horoskopowych i jakie pytania można zadawać, czy jakie pytania można zadawać klientowi, który coś takiego posiada, taką pozycję, bo tam, gdzie jest uran, tam się porzucamy w tych sferach życia. I będę też mówić o aspektach urana do księżyca. I przekonaniach, jakie są, są związane, bo te aspekty wiążą się z głęboki, głęboko zakorzenionymi przekonaniami, a w oparciu o najgłębsze przekonania my kreujemy naszą rzeczywistość. Tak, jeśli mamy głębokie przekonanie, że mężczyźni zdradzają, ale i tak wchodzimy, na przykład, wchodzi dana osoba w relację cały czas z facetami i próbuje znaleźć y, jakąś y, to swoje szczęście, ale. Koniec końców, oni cały czas zrodzają. Cały czas jest ta reafirmacja jakiegoś głębokiego przekonania, które może nie być na poziomie świadomym, ale bardzo często właśnie operuje na poziomie nieświadomym. Więc to e, aspekty generalnie do planet zewnętrznych bardzo pomagają w zauważeniu głębokich przekonań, jakie stoją e, w naszym życiu. Stąd zapraszam Cię na ten wykład, jeśli jesteś nim zainteresowany, i teraz pokazuję Ci kilka materiałów, co się w nim znajduje. E, świadomość emocjonalna. Pomaga nam w pisaniu, w tworzeniu tekstów, w opowiadaniu historii, yy, w komunikacji. Poczujemy mnóstwo emocji. Jak praktykować świadomość emocjonalną? Pierwsze pytanie: co czuję w tej chwili? Zadaj sobie to pytanie w tej chwili, oglądając ten wykład: co czuję w tej chwili? Okay? Nie spiesz się z odpowiedzią, bo umysł by od razu chciał dać odpowiedź. Poczuj. Poczuj, nic nie myśl, wyłącz ten umysł, przyjdzie ci. A jak nie przyjdzie, to ja ci zaraz pokażę, co zrobić, żeby przyszło. Bo może być taki partner, który dba o nasze potrzeby, wie, jak się o nas zatroszczyć, jest wyrozumiały, żyje stabilnie, daje poczucie spokoju. To jest zbyt bezpieczne, więc jest niebezpieczne. Tak, jest w tym przekonaniu. Więc co muszę zrobić? Uwolnić się z tego, <laughs> bo inaczej zaraz będzie krzywda. Dom, w którym będzie uran, księżyc pokaże sferę życia, w której jest to najbardziej dobitnie widoczne. Trud w zauważeniu, że tendencje do porzucenia i odrzucenia są w ogóle obecne. Ta osoba w ogóle tego nie widzi, idzie przez życie i zupełnie tego nie widzi, bo są na tyle często dobre wymówki i racjonalne wymówki, że to jakby płynęło, jakby to było naturalne, ale to nie jest naturalne. To jest właśnie lęk przed porzuceniem, które kieruje życie w taki, a nie inny sposób. Lepiej zadać ból innym, niż samemu go doświadczyć. Dziecko staje się odpowiedzialnością, niechcianą odpowiedzialnością. <laughs> dziecko czuje się troszeczkę niechciane. Ma wrażenie, że nawet jak trzeba mu zrobić śniadanie, to idzie to z jakiegoś przymusu. Trzeba zawieźć do szkoły, to jest przymusu. I dziecko widzi to i czuje. I ma wrażenie, że jest niechciane, nieakceptowane i że jest tylko i wyłącznie problemem. Ehm. Nikt mnie nie rozumie. To jest bardzo typowe dla ludzi, którzy doświadczają lęku przed porzuceniem. Oni nie idą na terapię, nie próbują siebie uzdrowić, bo mają takie głęboko, głębokie przekonanie, że i tak ich nikt nie zrozumie. Więc w takim. Kierunek myśli i reakcji osoby porzucanej. No to jest bardzo duża wrażliwość na krytykę, na opinię innych ludzi. A, bo wszystko jest postrzegane w kategoriach e, zaraz ktoś mnie zostawi, zaraz będę sam, czyli zaraz odczuję ten olbrzymi ból, zaraz będzie paraliż lękowy, zaraz będę e, wyizolowany, zaraz e, się po prostu aktywuje we mnie ta trauma cała i całe te wszystkie historie. Więc jeśli mnie krytykujesz, jeśli się ze mną nie zgadzasz, e, co do nawet najczęsto prostych, pr prozaicznych rzeczy, co do światopoglądu, e, jeśli nie podoba Ci się moje zachowanie, to znaczy, że wkrótce mi zostawisz, więc nie wale. możemy się nagle otworzyć emocjonalnie do osób kompletnie nieznanych. Ale jak wygląda emocjonalne otwarcie dla ciebie? Jak, jak się otwieramy emocjonalnie? Jak budujemy tą, te więzi? A, I który jest ten moment, którego się boisz? I w którym nagle, właśnie w tym momencie, w którym się boisz dalszego otwierania i dalszej bliskości emocjonalnej, to jest ten moment, w którym ty zaczynasz się zamykać, zaczynasz doświadczać poczucia zdrady ze strony zewnętrznej. I w dzieciństwie odczułeś, że twoja pomoc, lub wypełnianie obowiązków były niezauważone, odrzucone, ignorowane bądź krytykowane, jak się wtedy czułeś. Tak? Czyli dziecko chce pomóc, mam je w czymś, a na przykład mama wie, że to dziecko to zrobi źle albo że tego nie potrafi i je odrzuca. I dziecko może to bierać bardzo mocno personalnie i mieć wrażenie, że jest niepotrzebne i nieprzydatne. Um, I samo porzuca robienie to i robienie tego, jak chce, żeby pe w, pewne, w pewnych sprawach pomagać. A, bo tam jest ta, ten lęk związany z porzuceniem. Jeśli ktoś ma na przykład księżyc w koniunkcji do URANA w domu 6, to jest bardzo częste tendencja do porzucania miejsc pracy.